Cudowna, burzowa, majowa pogoda. Nie mam ci ja softboxa. W moim życiu chwilowy zastój, dlatego nic nie nagrywałam, no bo co ja bym miała wam pokazywać, jak siedzę w domu, układam puzzle. By the way, 4000 elementów, zabawa na całego, uhu! Albo jak się opalam. Jesteś tutaj. No jestem, no. Nie mam nawet żadnego porządnego materiału na jakiś krótki random, więc proszę państwa, z tych krótkich fragmentów, które przez ostatni czas zdołałam nagrać, robię wam miszmasza! Ale piękna ta tęcza, no zobacz. Jak widzicie, grzywka znowu mi zdążyła odrosnąć. No więc, co u mnie? Zdążyłam być zmasakrowana totalnie na mistrzowie.org. Jak to jest? Ja tyle razy pisałam takie fajne komentarze, takie fajne cięte riposty dawałam i nigdy nie było tego na jakichś stronach. A jak ja raz napisałam coś takiego, od razu jestem zmasakrowana, no. Tu macie przykład tak nawiasem. A million and 1000 things are screaming in my head. And I can't seem to forget. Can't stop thinking about you. Ostatnio naprawdę mało vloguję, kurczę, a dużo się udzielam na Facebooku, dużo komentarzy piszę na YouTubie. To jest takie trochę bezosobowe. Ale szczerze nie odczuwam potrzeby, żeby nagrywać na YouTube w dzisiejszych czasach. Chociaż są znajomi, którzy pytają mnie, kiedy wstawię jakiś nowy filmik, więc to jest dla was, kochani. Nie wiem, czy wiecie, ale moim ulubionym owocem jest banan. Ostatnio mam dzika na punkcie deserku, który raz zrobiłam, ponieważ chciało mi się coś słodkiego i od tamtej pory, o dziwo, wszyscy, którzy do mnie przychodzą, są częstowani właśnie tym specjałem. No, chyba że akurat mnie nie stać na banany. Stwierdziłam, że to jest super smaczne i dzisiaj się z wami podzielę przepisem na ten mój bananowy specjał. Okej, okay, do przygotowania mojego cudownego deseru będą nam potrzebne. Jeden banan na osobę. Bita śmietana, może być kupna, może być robiona samemu. Osobiście wolę kupną, bo jest słodsza. Sos czekoladowy jakiejkolwiek firmy. Posypka czekoladowa jakiejkolwiek firmy lub bez, opcjonalnie. Opcjonalnie możecie dodać w ogóle cokolwiek. Owoce, warzywa, czosnek granulowany. Więc pierwsze co robicie, to oczywiście obieracie banana. Jednak uważam, że obieranie banana w takiej formie jest trochę zbyt mainstreamowe, więc zrobimy to Eva Farma style. Ach, jak ja lubię ciąć. Ups. Czubek wyrzucamy. Nie wiem dlaczego. Ten sposób robienia tego deseru jest bardzo ważny, pamiętajcie. No to co, teraz robimy, obieramy, nie? Po co obierać banana w całości? Tak jest śmieszniej. Krunszki. Okej, okay, to już nam nie będzie potrzebne. Mamy banana, bierzemy witą śmietanę. Randomowo psikamy, ile lubimy. O tak. I to jest właśnie moja finalna wersja tego oto dania. Lubię takie coś, ponieważ bita śmietana jest słodka, czekolada jest super słodka, a banany mają taki przyjemny, nijaki smak, który neutralizuje przyjemnie tą słodycz, więc niebo w gębie, serdecznie polecam. I smacznego. Niam, niam. Takie proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Tak się zastanawiam, czy nie byłoby fajnie, gdyby na polskim YouTubie było więcej kanałów muzycznych. Na razie mi się wydaje, że tylko Cedzik ma jako taki monopol na muzykowanie. Co się stało z tymi fajnymi kanałami, które kiedyś były, a teraz już ich nie ma? Jest Wojtek Szumański, o którym już mówiłam. Ale kiedyś był też na przykład taki kanał Jack Jack Studios. Nie wiem, czy pamiętacie, nagrał taki fajny kawałek. Możemy razem być, dlatego że na imię mam tak samo jak twój pies. A propos kanałów muzycznych, jest kilka, które naprawdę uwielbiam i które zdarza mi się słuchać po prostu, żeby sobie buczało gdzieś tam w tle po kilka razy dziennie. Znacie taki kanał Melody Sheet? Bardzo lubię Michio Kaku, bardzo lubię Briana Coxa i bardzo lubię słuchać na przykład Carla Sagana. I ktoś wziął i połączył to wszystko w jeden kanał o nazwie Melody Sheet. Cudo! In the quantum world, the world of particles.
I jeszcze tak a propos muzycznych kanałów, to jest coś takiego jak Studio dla Ciebie. To jest taki kanał na YouTube, gdzie pokazywane są covery różnych największych przebojów przez dzieci, które przychodzą i śpiewają i mają później z tego filmik. I fajnie się słucha niekiedy tych dzieci śpiewających. Ty i ja, wulkany dwa, a między nami niecodzienność. I po sznurku do kłębka. Jak już mówimy o muzyce, ostatnio wspominały mi się takie naprawdę stare programy telewizyjne właśnie dla dzieci, jak Od przedszkola do Opola. A z tych starszych z was nie wiem, czy ktoś pamięta, że było coś takiego jak Raz, dwa, trzy, śpiewasz ty. Śpiewaj ty. Ty ruszaj dzisiaj w podróż, choćby te za jeden uśmiech. O matko, uwielbiałam ten program. To było coś tak jak kiedyś w Ameryce było Klub Myszki Miki. Nie wiem, czy kojarzycie, stamtąd się stamtąd się wywodzi właśnie Britney Spears, między innymi Christina Aguilera, Justin Timberlake. I u nas w Polsce próbowali zrobić coś podobnego. Ja osobiście byłam fanką tego zespołu i wciąż pamiętam niektóre piosenki, które tam usłyszałam. A potem jakoś to zniknęło. I z tych starszych programów było też mini playback show. Naprawdę fajny koncert. W dzisiejszych czasach teledysków jest mnóstwo i twórców jest mnóstwo. A ten mini playback show właśnie opierał się na tym, że brali dzieci, przebierali je za te wielkie gwiazdy z teledysków i robili z nimi coś a la teledyski. No, dzisiaj to chyba by nie przeszło, bo połowa gwiazd jest rozebrana albo jakieś takie dziwne to wszystko jest i nie dałoby się już takich rzeczy odtworzyć, nie? Tyle fajnych pomysłów na show biznes było w tamtych czasach. Na MTV był taki program, gdzie brali ludzi podobnych do jakichś gwiazd i robili z nimi autentyczny teledysk. Na podstawie tego, co było w prawdziwym teledysku. Właściwie odtwarzali ten sam teledysk, tylko z innymi ludźmi. Na przykład pamiętam, był kiedyś sobie taki gościu, który wyglądał Eminem i był fanem Eminema i wzięli go i zrobili z nim teledysk Eminema. Wszyscy byli ci sami aktorzy, ta sama sceneria, tylko zamiast Eminema był ten gościu. To było takie fajne, bo ja lubiłam ten program. Uwielbiam moich braci z Niemiec. Tak mi się normalnie przypominają te czasy, kiedy się z nimi rozmawiało i oni jeszcze za bardzo nie kumali po polsku. Ich wpadki językowe były po prostu rozbrajające. Nawet do tej pory ich cytujemy czasami w rozmowie, zwłaszcza teraz jak jest lato. Epicki tekst, komary mnie pogryźli. Albo dwa baby, dwie ludzie. I nie wiedzieć dlaczego, ale dwa to jest najcięższe słowo chyba do odmiany dla obcokrajowców. Zauważyliście? A propos wpadek językowych. Zdarzało się wam kiedyś przekręcać słowa w dzieciństwie? Na przykład zamiast badminton mówić babington, albo zamiast cowboy, komboj? Mi się zdarzało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś opowiadałam wam o tym, jak to w liceum lubiłam zapisywać sobie śmieszne wypowiedzi moich koleżanek i kolegów i niektórych nauczycieli. I obiecałam wam, że przeczytam wam parę śmiesznych wypowiedzi i myślę, że teraz to zrobię. To jest właśnie ten zeszyt, nawet już okładki nie ma. To był mój zeszyt od polskiego, tak nawiasem. I tutaj właśnie mam zapisane wszystkie te fajne wypowiedzi moich koleżanek i kolegów, ale nie wszystkie są takie śmieszne bez kontekstu, więc przeczytam wam tylko te śmieszne, które chyba z każdy się z nich będzie śmiał. Tak, czytam to i już mi się śmiać chce. Już stoję przed kamerą i się chicham, głupia do sera. Biologia. Ślimak to mięczak nieparzystokopytny. Macie profesora? No to wykorzystać profesora. Kwiatek się spadł. Naczynia krwiożercze. To tak jakbyś dodała jabłko do jabłka i by ci wyszło jabłko kwadrat. Do czego służą rakowi szczypce? Do kłapania. Zrobiłam raz w klasie sondę na biologii. Dlaczego się mówi ślepota nadrzeczna? Jest takie coś wywołane przez pasożyta i oto jakie odpowiedzi dostałam. Bo pod rzeką się nic nie widzi. To już nad rzeką i nic nie widzi. A to nad rzeką się można zarazić. Ślepnie się nad rzeką. Nie widzi się drugiej strony rzeki. Jak ktoś idzie na przykład nad rzekę, to nie widzi łabędzi. Koleżanka przychodzi na lekcję z tym barkiem jabłkowym. Po co ci ten olej w szkole? Koleżanka przychodzi z tym barkiem wiśniowym. Uważaj, bo ci jeszcze ten sok z buraka wyleje. Kolega wykazał się w klasie mądrością. Nauczyciel z największym zdziwieniem. Widzicie? Wziął i wie! Jak ktoś wie, że coś źle napisał, to niech spuści kleksa na to i pisze zupełnie od nowa. Anka, zachowujesz się jak polski polityk. Jeden jeszcze nie powiedział, a drugi zdążył już skomentować. Kolega idzie z kartką do tablicy. Nauczyciel, a co ty masz taki cienki zeszyt? Nie machaj tym długopisem, bo mi nogę wybijesz. Dobra, starcie tego, bo za długo będę trwał ten filmik.
Kurczę, no, mam na komórce już tyle kawałków, których nie mogę słuchać, a których jakoś tak szkoda mi wyrzucić. I zazwyczaj słuchanie przeze mnie muzyki wygląda tak. Dalej. I dalej. Może być? Ja, dalej. Lubię taką muzykę. A najlepiej to już jest po prostu przy słuchaniu rapu. To jest pitu, 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 dobra, zamknij się, dawaj refren. Dlaczego tak jest, że ważne wiadomości zawsze wchodzą do skrzynki ze spamem, a te mniej ważne i spam lądują prosto w skrzynce? Dobra, koniec już tych moich myśli dziwnych. Mam w głowie o wiele dziwniejsze myśli, ja nie będę się z wami nimi dzielić, bo pomyślicie, że jestem... Jeśli macie też jakieś swoje ciekawe myśli, podzielcie się nimi ze mną. Tymczasem bistam i nie wiem, kiedy znowu wrócę. Lubię nie wracać. Mam wtedy fajne życie.